Stać! Spacznij! Dowódcą posterunku honorowego przy pomniku żołnierza Poznań. Baczność! Na ramię broń! Prezentuj broń! Na prawo! Patrz! Poczet flagowy, baczność! Do podniesienia flagi państwowej! Marsz! Na ramię broń! Na to! Marsz! Skład pocztu flagowego wydzielonego z 8 batalionu. Szanowni Państwo, mieszkańcy Grudziądza, 225 lat temu nasi przodkowie dokonali rzeczy, która na zawsze odmieniła oblicze Polski. Chociaż wydawało to się niemożliwe, 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni wzniósł się ponad wszelkie podziały, przyjmując ustawę zasadniczą. W tym momencie, targana konfliktami wewnętrznymi, ogołocona z majątku i pozbawiona pozycji, Rzeczpospolita obojga narodów wstąpiła na drogę prowadzącą ku nowoczesnemu państwu z realnym wpływem obywateli na jego funkcjonowanie. Kiedy ogłoszono ów dokument, zapanowała wielka euforia. Konstytucja 3 maja, jak nigdy dotąd, połączyła polskie społeczeństwo, wskazywała na dojrzałość polityczną i prawdziwą wspólnotę ducha. W tym czasie Europa spoglądała na nas z nadzieją, ale też z pewną nieufnością. Jako pierwsi na Starym Kontynencie zaproponowaliśmy model społeczeństwa, który nie cieszył się przychylnością autorytarnych władców, ale miał wielkie poważanie pośród ludzi kultury, nauki i tych, którzy wierzyli w prawo i wolność jednostki. Zapłaciliśmy za ten czyn olbrzymią cenę, tracąc ziemię i wolność. Ale nawet wtedy, w sercach naszych przodków, Konstytucja 3 maja była wciąż żywa. Powstańcy listopadowi, idąc do boju, śpiewali: witaj dniu 3 maja, który wolność nam zwiastujesz. Pierzchła już ciemiężców zgraja. Polsko, dzisiaj triumfujesz. Szanowni Państwo, Polska zatriumfowała. Zatriumfowała, bo przetrwał duch Konstytucji 3 maja. Państwa obecność tutaj jest również tego dowodem. Dlatego dziękuję mieszkańcom, kombatantom, służbom mundurowym, pocztom sztandarowym, młodzieży szkolnej i każdemu, kto znalazł czas, aby spotkać się i zademonstrować naszą wspólnotę narodową całemu światu. Baczność! Decyzja nr 1162 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2015 roku. Pododdziały Spoczni. Na podstawie artykułu 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu za zasługi dla obronności kraju
w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej niżej wymienionemu nadaję. Brązowy medal za zasługi dla obronności kraju Know Dariusz. Decyzję podpisał pododdziały Baczność, minister obrony narodowej Tomasz Siemonia, pododdziały Spocznij. Wołam twórców Konstytucji 3 maja, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Sejmu Stanisława Maławowskiego oraz Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja. Wzywam posłów Sejmu Wielkiego, którzy w dniu 3 maja 1791 roku uchwalili pierwszą w Europie Konstytucję. Wołam wszystkich rodaków, którzy wówczas podjęli trud ratowania ojczyzny. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy służbą i pracą utrwalali wolność i suwerenność niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Marią Kaczyńską oraz ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego. Stańcie do apelu! Nie pracowaliście dla Polski i zginęliście wypełniając patriotyczny obowiązek. Pamięć o waszej służbie dla ojczyzny i tragicznej śmierci pozostaje nie na zawsze w sercach rodaków. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Dla uczczenia święta narodowego 3 maja salwa honorowa. Trzeba! Ładno! Salvo! Salvo! Przedstawicielka rządu RP, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pani Marzenna Trafa. Przedstawiciele parlamentu, senator RP Andrzej Mioduszewski.
Tomasz Szymański. W imieniu posła na Sejm Iwony Michałek, pan Paweł Witkowski. W imieniu posła Jana Jablanowskiego, pan Janusz Kołodziejski. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiciele władz samorządowych Grudziądza z przewodniczącym Rady Miejskiej Grudziądza Arkadiuszem Gorzką i prezydentem Grudziądza Robertem Malinowskim na czele. Kierownicza kadra jednostek i instytucji wojskowych garnizonu Grudziądz z dowódcą garnizonu panem pułkownikiem Janem Urbańskim na czele. Radę Miejskiej Policji inspektorem Dariuszem Knofem na czele. Przedstawiciele Zakładu Karnego nr 1, zastępcą dyrektora panią porucznik Karolę Krakowiakiem na czele. Przedstawiciele Zakładu Karnego nr 2, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu, pan Krzysztof Pokora. W imieniu posła Pawła Szramki, pani Anna Krajewska. Związków Jednostek Organizacyjnych Stowarzyszeń. Przedstawiciele NSZZ Solidarność z panem Krzysztofem Brzeskim na czele. Związku Nauczycielstwa Polskiego z panią Różą Lewandowską na czele. Doktora Władysława Łęgi z panią dyrektor Wojewódzką Pacuszką na czele. Cechy Rzemiosł Różnych z panem Wiesławem Łasińskim na czele. Przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych z panem Piotrem Gacikowskim na czele. Przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego w Grudziądzu z komendantką Stokarki z Elżbietą Fawińską na czele. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Zastępcą komendanta brygadierem Dariuszem Sęgielskim na czele. Przedstawiciele Grudziądzkich Szkół.
obroną! Marsz!